Sponsorem programu jest Budmat, producent dachów modułowych, systemów rynnowych, profili i akcesoriów. Budmat. Żyj odważnie. Mieszkaj bezpiecznie. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z nagrodami. Coraz bliżej do początku sezonu i do meczu z Górnikiem zostało nam praktycznie niespełna 2 tygodnie do tego spotkania i myślę, że z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. Przed nami 2 ostatnie sparingi z GKS-em Tychy i Odrą Opole. Myślę, że ta 11 coraz bardziej się krystalizuje na to pierwsze spotkanie i też ci zawodnicy, którzy występują w tych sparingach obok siebie, coraz bardziej się zgrywają, bo jest kilka nowych twarzy w drużynie, między innymi ja i widzę to, że z treningu na trening jest coraz lepiej, więc myślę, że jeszcze troszkę dni jest na poprawę niektórych elementów, ale dużymi krokami zbliżamy się do tego, żeby ta forma była optymalna na poniedziałkowy mecz. Na pewno bardzo ciężko trenowaliśmy przez te trzy dotychczasowe tygodnie. Pracowaliśmy nad tym przygotowaniem głównie fizycznym, bo tak z reguły zespoły się skupiają. Też wiemy, jak dużą uwagę do tego przykłada trener Leszek Kończyński, więc w tych sparingach, które graliśmy do tej pory, było widać, że nogi były ciężkie i nie graliśmy tych meczów na takiej świeżości, jak to będzie w lidze, gdzie już teraz od 2-3 dni mamy troszeczkę lżejsze treningi i skupiamy się głównie na tych elementach technicznych i taktycznych, więc myślę, że to przygotowanie fizyczne i ta taka forma przyjdzie właśnie na ten poniedziałkowy mecz z Górnikiem. No na razie możemy być zadowoleni właśnie z tego, że fajnie przepracowaliśmy ten element fizyczny. Na pewno jest sporo elementów, nad którymi jeszcze musimy pracować. To zgranie nie wygląda jeszcze tak jak powinno. Dużo też teraz zaczęliśmy pracować nad taktyką, bo nie wszyscy zawodnicy się znają. Troszeczkę zmienia się to ustawienie. Czasami gramy w jednym sparingu inaczej, w drugim sparingu inaczej, więc też każdy z zawodników musi się do tego zaadaptować. Na pewno też w obronie musimy popracować, bo sporo tych bramek w sparingach traciliśmy, no ale też w różnych tych ustawieniach graliśmy i nie zawsze to wyglądało dobrze. No i tyle chyba. No z przodu też tych sytuacji troszeczkę stwarzamy i no myślę, że na pewno skuteczność też jest do lekkiej poprawy, no ale tak jak mówię, w każdym elemencie można się doskonalić praktycznie przez cały sezon, pomimo tego, że nie wiem, byśmy wygrywali mecze, to na pewno będą takie elementy, które wymagają ciągłego doskonalenia. No tak, można powiedzieć, że przez ostatnie 5-6 lat grywałem głównie w środku, ale nawet w Karabachu mi się zdarzyło kilka spotkań zagrać, czy to na prawej, czy na lewej obronie, więc nie jest to dla mnie żadna nowość. Oczywiście troszkę człowiek się inaczej porusza na stoperze, czy na bokach obrony, bo znacznie więcej się biega, szczególnie na tych wysokich intensywnościach i dlatego taką dużą uwagę teraz przykładałem do tego przygotowania fizycznego, no bo jednak na stoperze tych kilometrów robi się troszeczkę mniej i tego biegania było nie tyle, co jest na boku obrony, też troszeczkę inaczej człowiek się zachowuje w pewnych sytuacjach, no ale jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem i też 10 lat temu przez 5 lat grałem właśnie na tej prawej obronie. Z prawej obrony też trafiłem do reprezentacji Polski, więc myślę, że to kwestia właśnie kilku tych sparingów i powinienem się zaadaptować do tej nowej pozycji, starej nowej. Znaczy, ja już mówiłem wcześniej w wywiadzie, że atmosfera bardzo mnie zaskoczyła na plus, troszeczkę inaczej to się właśnie odbywa w takich klubach jak Wisła, inaczej to było w Legii, jeszcze inaczej w Karabachu, gdzie też są różne mentalności, różni są piłkarze. Tutaj jest bardzo dużo Polaków, no bo zawsze w tych drużynach, w których byłem, to jednak większość była obcokrajowców. No, mi się to bardzo podoba, fajnie, że są właśnie ci młodzi zawodnicy. Myślę, że od tych doświadczonych oni mogą czerpać bardzo dużo, zarówno na boisku, jak i poza nim. I myślę, że to jest też fajne, że ci zawodnicy starsi, którzy przychodzą do drużyny, to też nie czują, nie potrzebują takiej, jak to się mówi, aklimatyzacji, tylko mogą, można tak powiedzieć, tak z biegu wejść do składu i pomóc drużynie już od pierwszych spotkań.